I znajdujemy się z powrotem w Gwili Złodziei, gdzie już będziemy teraz zwracać to zadanie. Mój bracie w zbrodni, czego ci trzeba? Na ulicy mówi się, że ktoś napadł na Złotoblask. Dobra robota, młody. O to, co znajdowało się w sejfie. Niech no rzucę okiem, co tam masz. Aringot sprzedał Złotoblask? Co ten dureń sobie myśli? Nawet sobie nie wyobraża, jak się Maven wścieknie, kiedy ją odetnie od żłoba. Na pewno niedługo się przekona. Szkoda, że na pergaminie nie ma nazwiska nabywcy, tylko jakiś dziwny symbol. Jak myślisz, co on może oznaczać? No kurde, jakie głupie pytanie. Szlak. Nic to. Sprawdzę u swoich informatorów i porozmawiam z Mercerem. Póki co, rozmów się z Maven Czarną Różą. Prosiła konkretnie o ciebie. A dlaczego akurat o mnie? Nie pal się tak. To nie odwiedziny u cioci. To interesy. To sprawa między tobą a Maven. Wolałbym, żeby tak zostało. Nie martw się tym. Interesy z Maven zwykle oznaczają spory zarobek. I spore niebezpieczeństwo najprawdopodobniej. Naturalnie, twoja zapłata. Szczwany z ciebie lis. Trzymaj tak dalej, a nie pozwolimy ci umrzeć z głodu. Już chcieli mnie wydymać, tak? Teraz porozmawiaj z Maven. Dlaczego na pomoc uciśnionym to się nazywa? To mogę sobie odznaczyć. Jak tych kamieni nie będę. Jak znajdę, to będę je brała. Jak nie znajdę, no to trudno. No czemu to się zamyka? Jaki bezsens. Come on. No to gdzie ta Maven cała? Pobierze mi biblioteki do Javy. Tutaj jest. A więc to ty. Nie wyglądasz zbyt imponująco. Przykro mi. O tym właśnie mówię. Brynjol Fraz jeszcze przysyła mi kogoś bez charakteru i determinacji. O. Wiara? Nie potrzebuję wiary w nikogo. Interesują mnie jedynie przyczyna i skutek. Czy wykonano robotę i czy zrobiono to dobrze? Nie ma miejsca na półśrodki. Od czego mam zacząć? Udaj się do chorągwianej klaczy w Białej Grani i odszukaj Mallusa Macciusa. Fallusa. On wprowadzi cię w szczegóły. To pociąga za sznurki. Jakieś pytania takie dziwne. Pewnie się obrazi. Jakiś obibok imieniem Sabior. Od kilku już dobrych lat jest mi solą w oku. Sabior to chyba coś więcej niż przyjazna konkurencja? Nie ma takiego dnia, bym nie żałowała, że pozwoliłam Sabiornowi zajść tak daleko. W ciągu kilku krótkich lat wprowadził ten bełt, który nazywam jodem, na rynek i odebrał mi część zysków. Nie mam pojęcia, skąd wziął pieniądze, by tak szybko podbić rynek. A chciałeś mieć monopol. Dokładnie. Jeśli Sabiorn trafi do więzienia, jego miodosytnia zostanie zamknięta. Wtedy zjawię się ja i przejmę to miejsce. Koniec rywalizacji. Jakieś to wspaniałe. Ten incydent z posiadłością Złotoblask bez wątpienia wstrzyma na jakiś czas dostawy miodu, którego potrzebuję do wyrobu mojego trunku. Sabiorn będzie mógł to wykorzystać, by przejąć jeszcze większą część rynku. Nie mogę do tego dopuścić. Spęgnienie wyznaczonej ceny za moją głowę. Może pomoże mi ściągnąć. Nie ma takiego dnia. Nie, to kurde, to interfejs dalej jest skopany tutaj, no. Dokładnie. Żaden patch tego nie naprawił. A tyle ich wyszło. Ten Sabiorn nie, no, będzie mógł to wykorzystać, no. By przejąć... I myślisz, że mnie to obchodzi? Ciekawe. Nie mam zamiaru brudzić sobie rąk. Masz ludzi, którzy mogą się tym zająć. Wykorzystaj ich. A kogo dokładnie? Rodzina Czarnych Róż od zawsze była sprzymierzona z gildią. Idealnie się do tego nadajemy dzięki koneksjom z cesarstwem i znajomościom w całym Skyrim.
Śmiem twierdzić, że gildia zawdzięcza swoje przetrwanie w równej mierze co swoim członkom, mojej rodzinie. I się wyczerpała. Powtórzę raz jeszcze, na wypadek, gdybym nie wyraziła się. Wspaniała pani. Wspaniała osoba. Co trzeba zrobić po... Aha, z tym. Z Faldusem porozmawiać. No dobrze. Tu. Yeah. Jak to dobrze, że posiadamy umiejętność teleportacji. To znaczy skraca nam podróż. Ale szkoda, że to nie jest jakoś tak wpisane w świat gry, tak jak było to w Morrowindzie, że były te łaziki całe i tak dalej i statki i można było pływać, ale trzeba było mieć po prostu pieniądze na to. A teraz wystarczy kliknąć i już jest teleport natychmiast. No wiadomo, że można grać bez tego teleportu, tak? Że można ograniczyć się sztucznie. Ale to i tak nie zmienia faktu, że teraz trzeba biegać pomiędzy każdą lokacją i to zajmuje bardzo dużo czasu. Co też jest bezsensem. Bezsensem jakby w drugą stronę. Drugim ekstremum tego spektrum. Ha. To ty jesteś tym Faldusem, tak? Czy nie można się w spokoju napić? Wyglądasz jak trup. Mamy wiele do zrobienia, więc będę się streszczał. Sabjorn, właściciel miodosytni Czerwoniaka, będzie urządzał degustację dla kapitana Straży Białej Grani. A my zamierzamy zatruć jego miód. Żeby wszyscy zdechli. Nie, nie. Na tym właśnie polega piękno tego planu. Sabjorn nam ją da. Miodosytnia ma spory problem ze szkodnikami i wie o tym całe miasto. Trutka na szkodniki i miód to niezbyt zdrowe połączenie. Nadążasz? Akurat będziemy w pobliżu i zaoferujemy biednemu staremu Sabjornowi pomocną dłoń. Przekażę ci trutkę do wybicia szkodników, ale część wrzucisz do kadzi z miodem. Całe tygodnie to z Maven planowałem. Potrzebny nam tylko ktoś, kto dostanie się do środka i ten plan wykona. No to obliczyli, nie zwlekaj już, bo jeszcze Sabjorn pójdzie po rozum do głowy i sam kogoś najmie do wykonania brudnej roboty. Why? Popełniłem błąd, że pożyczyłem od Sabjorna pieniądze. Pozwala mi to powoli spłacać, ale urabiam się do krwi. Traktuje mnie jak niewolnika. Muszę wykonywać najgorsze prace w miodosytni. Jeśli ten plan zadziała, nie tylko pozbędę się długu, ale będę ustawiony do końca życia. Opracowałem wraz z Maven mały układ. Jeśli Sabjorn wyląduje w więzieniu, wiemy to już. Zgadnij, kto wtedy poprowadzi miodosytnie czarnych róż w białej grani. Taki trup. Właśnie. Gdy już pozbędziemy się Sabjorna, Maven ma plany wobec tego miejsca. Tak czy inaczej nie chcemy, by wróciły szkodniki. Uznaj to za dalszą część brudnej roboty. Ja natrudziłem się, by je tam sprowadzić. Ty teraz musisz się ich pozbyć. Pewnie się z tego sera urodziły. Oba budynki są połączone tunelami wykopanymi przez szkodniki panoszące się w miodosytni. To jakieś duże te szkodniki wejście muszą być. Wejście do nich znajduje się w piwnicy magazynu. Wcześniej było zabite deskami. Usunąłem deski, by zalęgły się w miodosytni. Tam sugeruję zacząć. No tak, no bo jak wiadomo, w świecie tej gry deski są obiektem niezniszczalnym. Sabjorn zamyka to miejsce, ale jeśli uda ci się tam dostać, to proszę bardzo. Pamiętaj, no w sumie takie dosyć fajne, bo tutaj proponują różne możliwości wykonania tego zadania. Tych zadań generalnie w gildii złodziei. Tylko, że wiadomo, że każdy z nich przecież można rozwiązać tak, że wchodzimy z mieczem i zabijamy wszystkich. Porozmawiaj z Sabjornem. Gdzie ten Sabjorn będzie? Pokaż na mapie. Tak daleko? A nie, nie jest tak wcale daleko. No dobra, no możemy się tam przejść z buta nawet. Jeszcze miałem tego konia, tak? Shadowmer.
Tylko ten koń zginął. Ale on się respawnuje, tylko że teraz nie pamiętam gdzie się po niego idzie. Musiałbym sprawdzić. A właśnie. To. Co czas zapominam o tym, to jest ważne. Potrafisz wykonać zleconą robotę. Podoba mi się to. Sztabka porundu, to chyba nie chcę tego. No, sztabka stali, tak? To chcę. To chcę, a to chcę dlatego, że to będzie mi potrzebne do zrobienia tutaj czegoś. Mam tu parę niezłych egzemplarzy. Stalowy. Interesuje cię zakup. W środku jest ich jeszcze więcej. Jeszcze jednej sztabki brakuje. Bo chcę ten Greatsword, on jest dwuręczny co prawda, ale ja właśnie chcę go. Właśnie nie dlatego, twierdzę. Że jest dwuręczny. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Najmij sztabkę stali, masz? Masz. Oczywiście, że nie masz. Teraz coś zrobiłem, potrzebne do zrobienia tego? Będziesz czegoś potrzebować. Ruda żelaza, tylko to potrzebuję. Znasz mojego ojca? Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? I później jeszcze pewnie jedną szapkę, żeby zrobić... ulepszenie do miecza. Sztabka stali. Jeszcze raz, sztabka stali. Jak będzie potrzebna sztabka żelaza, to się chyba zdenerwuje. Pomagam mojemu ojcu bardziej niż się lubi. Świetnie. I teraz to. A czy to mogę ulepszyć? Ale nie. Tak, bo mi urosło przecież kowalstwo powyżej stówy, dlatego. I ta chyba teraz nam zastąpi broń po prostu, będziemy z tego korzystać cały czas. Ha, teraz jestem jak Conan Barbarzyńca, tylko że trochę niepodobny. Aż widziałem próby odtworzenia po prostu postaci Conana w tej grze. Niektóre bardziej, niektóre mniej udane. Tak więc zrobiłem tak, że to sobie dodamy do ulubionych. I to będzie broń podstawowa. Na obecną chwilę. A nie wiem, czemu to menu tutaj nie działa poprawnie, czemu te bronie nie są ten weapons, a przed jak mam, to dlaczego wszystko jest wpisane do order po prostu, nie? Przed łuk tutaj powinien się wpasować. Może dlatego, że jest po polsku gra. Prawie. A to co, to po nazwie by to rozpoznawało? Sprawdzałoby ten, czy się nazwa zgadza, tak? Na przykład jak jest w nazwie bow, no to by się wstawiło tutaj. A co z przedmiotami, które postanowiliśmy zmienić nazwę im? Coś tu nie gra, według mnie. Co jest grane? A nie, dobrze jest, wszystko jest dobrze. A nie zapieprzamy tam. Też nie rozumiem, dlaczego postać nie umie skoczyć w momencie takiego sprintu. Powinna skoczyć i później kontynuować sprint. Come on! Jeszcze tego. O, rozerwij go na strzępy. Fuck. Yeah. No i tak po prostu możemy sobie wejść. Jednak. Na co się gapisz? Nie widzisz, że mam tu problem? Masz problem. Nie, dobra. Na co się gapisz? Nie widzisz, że mam tu Żartujesz sobie? Rozejrzyj się. Mam zorganizować degustację specjalnego gatunku czerwoniaka dla kapitana straży. Jeśli zobaczy miodosytnie w tym stanie... Będę zrujnowany. Ojej. Naprawdę? Zakładam jednak, że nie zrobisz tego z dobroci serca, prawda? Prawda. Mam nadzieję, że nie oczekujesz zapłaty przed wykonaniem roboty. Nieprawda. Lepiej będzie, jeśli tak zrobisz, albo zacznę krzyczeć ślizgacz. Dobrze, już dobrze. Nie ma potrzeby podejmowania pochopnych decyzji.
Masz tu połowę. Resztę otrzymasz po wykonaniu zadania. Żądam jedynie, by te szkodniki zostały na stałe usunięte, zanim moja reputacja legnie w gruzach. Jak mogę oczyścić to miejsce na stałe? Kupiłem nieco trutki. Chciałem, by zajął się tym mój leniwy, bezużyteczny asystent Malus, ale najwyraźniej gdzieś zniknął. Jeśli umieścisz ją w gnieździe szkodników, powinno to na zawsze powstrzymać się przed wracaniem. No właśnie, czemu ten Malus tego nie mógł zrobić? Bez sensu. Nie wracaj, dopóki nie upewnisz się, że wszystkie te szkodniki nie żyją. Zdaje się, że wspomniałeś kogoś imieniem Malus. Malus to najlepszy interes, jaki ubiłem w życiu. Jakiś czas temu pożyczyłem mu trochę złota, wiedząc, że nie będzie w stanie go zwrócić. Nie ma to jak darmowa siła robocza na obniżenie kosztów działalności. Tak jest. Teraz ja muszę uprzątnąć ten bałagan. O, burdel. A jesteś mistrzem przedsiębiorczości, jak widzę. Czyżby któraś część naszej dyskusji była niejasna? I tak po prostu możemy sobie wejść tutaj, jednak. Nie trzeba wchodzić przez żadne kanały ani nic. O, chwalebnie szczura! Jeszcze żyje? Ale z armaty to nie trzeba od razu walić. Chyba idę za daleko. Może nie? Nie, dobrze szedłem. I to wykopały szczury, tak? Jaki bezsens. Nic tu nie widać. O, pająki! Ach. Ja zdecydowanie, to walczenie w tej grze jest jednak bardzo dziwne. To nie jest chivalry, nie? Szkoda. Szkoda, że tutaj po prostu nie ma takiego samego modelu walki jak tam. By było znacznie lepsze. Czy zasłaniać bronią się można? Wykryto. Dobra, zobaczyłem ja. Co to jest? Ała, ała, ała. Au. Chodź tu. Czemu oni uciekają wszyscy? Litości! Nie znam litości. Nie możesz trafić, co? Nie chcesz. Ha! Czy ja atakuję tego Hamelana, czy mojego towarzysza? Pokazałem ci litość. Dziennik Hamelina. No cóż. Jest. Będzie kolejny awans też.
Jest. I tutaj co? Użyj gniazdo. Używasz trucizny na gnieździe. Tak po prostu. Wykonane. A co jest dalej? Warzelnia. Aha. A no tak, bo to będzie zamknięte, tak? Czyli jak tutaj przejdziemy? To tutaj jeszcze będzie trzeba pootruwać. Tylko co dokładnie? Od góry pewnie. Też klucz od razu dali. A teraz jeszcze powinienem zamknąć, bo przecież się oni... O właśnie. Jak prawdziwy kot. To wcale nie jest podejrzane, że to teraz będzie otwarte nagle. Chyba, że zakluczymy. Ale klucz zniknie. Zostawiliśmy ślady swojej działalności. Co teraz mam zrobić? Wróć do Sabiorna. 21 minut. No dobra, wrócimy do tego Sabiorna. Jeśli chcesz skosztować najlepszego miodu w Skyrim, jesteś we właściwym miejscu. Razem ze szczurami. A uprzątnęli, tak? Uprzątnęli. Bardzo dobrze. Czyżby któraś część naszej dyskusji był... Najwyższa pora. Musiałem zająć czymś kapitana do czasu zakończenia tej sprawy. Musisz zaczekać, dopóki kapitan nie skończy. Przypuszczam, że możesz poczekać, jeśli musisz. No tylko, że nie dostajemy tej zapłaty już. Weź udział w degustacji trunku. Cóż, Sabiorn. Skoro udało ci się rozwiązać problem ze szkodnikami, może dasz mi spróbować swego miodu? Proszę się częstować, milordzie. To jak dotychczas mój najwspanialszy gatunek. Nazywam go Czerwoniakiem Specjałem. Sądzę, że będzie to prawdziwa rozkosz dla podniebienia. Dajże spokój, to miód, a nie jakieś wino do sączenia i smakowania. Na 8 bóstw. Co w tym jest? Ja... nie wiem. Co się stało? Według ciebie to miejsce miało być czyste. Ja zakuję cię w łańcuchy do końca twych dni. Nie, proszę, nie rozumiem. Zamilcz. Powinienem był się tego spodziewać, skoro to miejsce zostało skalane. Błagam, proszę, to nie tak jak myślisz. To jest bez sensu, żeśmy tam zatruli, a tutaj już jest zatrute, tak? Ty tu rządzisz, dopóki się z tym nie uporam. Z przyjemnością. A ty? Ty pójdziesz ze mną do smoczej przystani. Zobaczymy, jak szybko pamięć ci wróci w lochu. A teraz... ruszaj! Posłuchaj, zapewniam cię, że to tylko wielkie nieporozumienie. Idź, mówię! Zaraz dojdzie do rękoczynów. Czekaj, Sabiornie. Kapitan musi teraz iść się wysrać. Nie mogło chyba pójść lepiej. Potrzebujesz jeszcze czegoś przed powrotem do pękniny? A więc Maven chce dorwać partnera Sabiorna. Możesz się rozejrzeć po biurze Sabiorna. Większość papierów trzyma w swoim biurku. Proszę, to powinno pomóc. Klucz. Zmienimy to jak najszybciej na zachodnią miodosytnię czarnych róż. Tak chciała Maven. Nakazała mi, bym dopilnował, żeby rzeka miodu płynęła nieprzerwanie. I właśnie to mam zamiar zrobić. Jeśli będziesz w pobliżu strefnym towarem na sprzedaż, daj mi znać. O, drugi sklep. Podczas naszej poprzedniej rozmowy uznałem, że lepiej będzie, jeśli pewne szczegóły zachowam tylko dla siebie. Wolałem cię nie zniechęcać.
Poza tym Maven zawdzięcza ci pozbycie się go. A ja oszczędziłem trochę pieniędzy, bo nie ma już potrzeby najmowania dodatkowych ludzi. Czyli co, ten dźwięk był przyczyną wszystkich szczurów? Nie do wiary, udało się. Nie ma opcji tego, sprzedaży. Być może on musi stanąć za ladą. Teraz pytanie, gdzie jest jego biuro? Chyba gdzieś na górze. A nie, tam pokazuje. A nie, dobrze, przeszedłem. Mhm. Weksel. Sobiornie w załączonej skrzyni znajdziesz ostatnią ratę należności. Tak jak się umawialiśmy, miodosytnia Czerwoniak ma teraz wytwarzać miód z pełną mocą przerobową. Co się tyczy twoich obawów o Maven Czarną Różę, zapewniam ci, iż zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby trzymać ją i jej goryli z dala od ciebie. To początek długotrwałej i pomyślnej przyszłości dla obu stron. Kto to może robić? Kto to może robić? Gra przy kolacji, to już żem czytał. Najwyraźniej. A te drzwi są zamknięte. I nie mam do nich klucza. Ale nie pozostały zamknięte na długo. O. Karafka czerwoniaka? Po co mi to? Do Delwina. A chyba to miałem ukraść po prostu. No, przypadek to ten, to znalazłem. To oczywiście kradzione srebro, no można przerobić na zupełnie niekradzione pierścienie, tak więc zawsze się przyda. Dalej mi nie oferujesz sklepu. No nic, będziemy wracać do Maven Czarnej Róży. Tak więc do następnego.